jesteście. Ja już tutaj właśnie przeglądam, co to dzisiaj nowego nagrać i chciałbym nagrać uzupełnienie do odcinka, który tutaj widzicie, funkcje elementalne. Dlaczego uzupełnienie? Dlatego, że w tym odcinku dwie rzeczy były nie tak. Może nie były źle, ale były nie tak. To znaczy, jedna rzecz to proponowałem, żeby użyć GIMPa. Żeby użyć GIMPa do wyboru kolorów. To oczywiście jest poprawna metoda, można użyć GIMPa do wyboru kolorów, ale okazuje się, że Processing jak najbardziej ma swoją wybieraczkę kolorów i mamy tutaj Tools i Color Selector. Jak się tym posługiwać? No tak samo jak w GIMPie. Wybieram sobie kolor graficznie, ten, który mi odpowiada, na przykład taki, no i mam tutaj Hue, Saturation, no, tu jest akurat B, Brightness, prawda, i to jest tu jest od 0 do 100%, od 0 do 100%, i Hue jako wartość koloru tutaj na osi, prawda, jako stopnie, od 0 do 360, tak to tu jest przedstawione, także od 0 stopni, gdzie 0 stopni to jest tutaj i jakby wokoło na kole 360 stopni jest tutaj u góry. No, troszkę inny zapis, prawda, niż w GIMPie, ale docelowo się to przekłada na wartość RGB. I docelowo się to przekłada na wartość, która jest tutaj z krzyżykiem, kopy, wstawiam w to miejsce, gdzie chcę wstawić kolor, wklej, nie muszę tego okienka zamykać za każdym razem. Jeżeli mam kilka takich miejsc, to w tym momencie na przykład wybieram sobie inny kolor, kopy, wklej i okienko cały czas jest do czasu, aż je zamknę, prawda? I w ten sposób mam ten niebieski kolor wybrany jako kolor tła i kolor wypełnienia zielony jest. To była jedna taka uwaga, która mi przyszła do głowy po czasie, że no niepotrzebnie tu z tym GIMPem kombinowałem. A druga uwaga jest taka, że właśnie funkcja elipsa. Ja tu tłumaczyłem, że tutaj to jest promień. No i to było troszeczkę fałszerstwo, dlatego że owszem, w przypadku elips podaje się promienie, natomiast tu to tak naprawdę są ramiona krzyża, na którym zbudowana jest ta elipsa. Czyli nie jest to promień, a można powiedzieć średnica tej elipsy. Średnica w osi X i średnica w osi Y. Tak, czyli gdyby narysować elipsę, to jedna tutaj jest ta wartość, druga wartość jest tutaj w osi X, prawda? W osi X i w osi Y. I ten krzyż, na którym jest rozpięta ta elipsa, no to jest właśnie tam podawane jako długość w osi X, długość w osi Y i powstaje w ten sposób elipsa. Także myślę, że w ten sposób jakby wytłumaczyłem i wyjaśniłem, o co chodzi z tymi kilkoma tutaj pomyłkami, czy no nawet nie w pierwszym przypadku, to nawet nie pomyłka, co po prostu brak wyjaśnienia, że można tutaj też w sobie to wybierać przez Color Selector. Także zapraszam do prenumerowania kanału, zapraszam do kciuka w górę, to bardzo ważne, im więcej kciuków w górę, im więcej prenumerat kanału, tym więcej ludzi może się o kanale dowiedzieć i więcej ludzi może czerpać z niego informacje. No to cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!